dream I know deep up my feelings for you. Watch them grow, perceive devote. Już Wam mówiłam wczoraj, że nie dokończyliśmy jeszcze tego kawałeczka, ale tutaj jeszcze nam zostały dwa pudełka, więc jeszcze materiał jest, no ale Artka nie będę teraz zgonić, chociaż on tak się rwie do tej pracy. I tutaj jeszcze pod samą listwą właśnie nie dokończyliśmy, ale to już też zostawiamy, jak Artuś mój po prostu wyzdrowieje. I wiecie co, powiem Wam, że naprawdę nie żałuję, że położyliśmy, że zdecydowaliśmy się jednak na ten kamień. Oczywiście tutaj jeszcze te luki będą wszystko wypełniane, jeszcze w korytarzu będzie Artek tam robił, bo jeszcze też nie zrobione. No w każdym razie ściana prezentuje się bardzo ładnie i całkowicie inny już jest ten pokój. Tapeta poszła już w zapomnienie. I szczerze Wam powiem, że bardzo się cieszę, żeśmy się zdecydowali ją wreszcie, żeśmy się po prostu zdecydowali jej po prostu pozbyć. No i tak, myślę, że będzie ładnie, że na święta sobie właśnie fajnie zrobimy tutaj salon. I przede wszystkim, że będzie jasny. Hejka kochani, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie. Jak wiecie dobrze, ja ostatnio często zaglądam do Pepco w poszukiwaniu czegoś fajnego do salonu. Oczywiście coś fajnego dokupiłam, na co polowałam od dosyć dawna. Udało się, jestem bardzo zadowolona, że udało mi się to kupić, ale to już za chwileczkę Wam pokażę. Pojawiły się oczywiście ozdoby na Boże Narodzenie, również już na coś się skusiłam, natomiast tak sobie myślę, że zrobię taki zbiorczy haul zakupowy świąteczny. Mogę Wam tylko powiedzieć, że kupiłam coś do świątecznego miasteczka właśnie w Pepco. I tak sobie jeszcze myślę, że jak będę teraz i będzie jeszcze to, to jeszcze sobie dokupię, ale to jest taka jeszcze troszeczkę tajemnica. W każdym razie, jeżeli jesteście ciekawi, co świątecznego jest w Pepco, to oczywiście zapraszam Was na ostatni filmik właśnie z nowościami właśnie w sklepie. Będąc oczywiście w Pepco, kupiłam sobie dwie koszulki. Jedną już widzieliście, byłam w niej na ostatnim filmiku. Bardzo fajne, ja bardzo lubię kupować te koszulki w Pepco. Po 10 zł, więc to nie jest jakiś duży wydatek, a czy po domu, czy nawet gdzieś wyskoczyć, to proste, zwykłe koszulki. Ja najbardziej takie lubię i kupiłam właśnie w takim przepięknym, musztardowym kolorze. Ja uwielbiam ten kolor, jest to taki typowo jesienny kolor, bardzo ładny i myślę, że koszulka też nie wygląda jakoś źle. Bardzo fajnie się je pierze, ja często właśnie, tak jak Wam wspominałam, kupuję i niektóre już mam około 3 lat i z tymi starszymi ostatnio się pożegnałam, ale zobaczcie, tyle czasu miałam i piorę w pralce, jakoś tak specjalnie nie szanuję, więc widzicie, że są jakoś wytrzymałe. Dodatkowo kupiłam sobie jeszcze w takim kolorze czerwonym, też bardzo ładna, ja bardzo lubię kolor czerwony właśnie ubraniach i tak myślę, że mi chyba jest nawet ładnie w tym kolorze. W każdym razie, jak widzicie, 10 zł właśnie taka koszulka. Także myślę, że to nie jest jakiś duży wydatek, a koszulki są rzeczywiście bardzo fajne. I tutaj mamy z takimi serduchami. I tak właśnie się przyglądam. Nie wiem, czy nie mam takiej samej, ale może troszeczkę jest inna. No zobaczę, jeszcze przejrzę te moje koszulki, bo część mam po prostu w workach tymczasowo. Wiadomo, że przy remoncie tutaj z szafek musiałam powyjmować, także no zresztą wiecie, jak to jest, jak jest remont. Także taka koszuleczka. I oczywiście mam jeszcze tutaj coś, na co polowałam tak naprawdę od jakiegoś czasu i tutaj mam właśnie te firaneczki. Przepiękne są. Jeszcze je muszę po prostu sprawdzić, czy nie są uszkodzone, czy nie są zaciągnięte, czy nie ma jakiejś skazy, bo to jak wspominałam, no niestety to się zdarza, ale to nie jest tylko w pepkowych firankach, bo
Kiedyś kupiłam przepiękne zasłony w Biedronce i naprawdę były chyba po 35 zł, z tego co pamiętam. Przepiękne w musztardowym kolorze. Niestety musiałam oddać, bo jedna była uszkodzona. Ja tutaj potrzebowałam cztery, więc no, po prostu nie było. Nie było już, żebym sobie wymieniła i musiałam oddać wszystkie. W każdym razie przepiękne są te firaneczki, także myślę, że tutaj bardzo fajnie będą wyglądać tutaj u mnie w salonie. Poprzednio kupiłam dwie sztuki i tym razem kupiłam raz, dwa, trzy. Także tutaj już mam po prostu komplet do salonu. Myślę, że to naprawdę będzie fajnie wyglądało. I teraz chyba czas zapolować na jakieś fajne zasłony. Ostatnio pojawiły się bardzo ładne welurowe. Niestety u nas w Pepco są tylko w kolorze brązowym. No, jednak brązowy troszeczkę nie bardzo. Wolałabym w kolorze szarym i no, na takie będę polować. Ja, kochani, wybieram się teraz do sklepu, bo będę piekła sernik i chciałam iść po prostu po ser na kruchutkim spodzie. Ostatnio znalazłam bardzo fajny przepis i chociaż mój Artek to zawsze mówił, że tego ciasta tak cieniutko, 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 to ostatnio jak upiekłam jabłecznik, to powiedział, że troszeczkę ciasta powinno być więcej. Także zostawię Wam przepis oczywiście w opisie, bardzo fajny i naprawdę szybciutko się robi. Ja bardzo często korzystam właśnie z tych przepisów, prześlij przepis. I zawsze jak szukam na przykład w internecie, to najpierw wchodzę na te. I szczerze Wam powiem, że nie zdarzyło mi się, żeby stamtąd mi coś po prostu nie wyszło. Także przepis jest naprawdę godny polecenia i tak jak mówię, dzisiaj będzie serniczek. Piekę pierwszy raz, pierwszy albo drugi raz chyba sernik, chyba drugi. No myślę, mam nadzieję oczywiście, że mi wyjdzie, że będzie dobry. Na kruchutkim spodzie, tak jak mówiłam, po prostu miód. Jestem, kochani, już w domku. Oczywiście ser kupiony, także ja za chwileczkę biorę się za przygotowywanie ciasta kruchego. Kupiłam jeszcze margarynę, bo no, do kruchego musi być, a nie miałam, bo ostatnio wszystko po prostu poszło na... Jejku, nie mogę sobie zdjąć tego. I jestem oczywiście już z powrotem. Kupiłam margarynę, bo będę oczywiście robiła na kruchym cieście, a nie miałam, bo dobrze, że nawet spojrzałam, bo bym musiała chyba lecieć jeszcze raz. Ewentualnie mogłabym upiec oczywiście bez, ale myślę, że chyba na kruchym smaczniejsze. Zrobię może w kształcie takiej jakby tarty. No zobaczę jeszcze jak to będzie. W każdym razie idę, ugotuję jeszcze obiad, bo dzisiaj gotuję krupnik. Krupnik, tak sobie pomyślałam, że dzisiaj zrobię krupnik na kaszy pęczak. Bardzo lubię i no, Artek musi troszeczkę też ciepłego zjeść. W każdym razie zrobię krupnik, ugotuję kompot z gruszek, bo mam gruszki i tak sobie pomyślałam, że ugotuję dzisiaj kompot z gruszek. No i zrobię po prostu ten sernik. Serek kupiony u nas w osiedlowym. U nas w ten sposób są po prostu pakowane. Nie wiem dlaczego, bo przychodzi im chyba po prostu w takich dużych formach i oni chyba to kroją na kawałki. W każdym razie serek kupiony, to nie będzie duży jakiś placek, więc sera za dużo nie potrzebuje, ale jak go zmielę, jeszcze tam wiecie, dodaje się jakieś tam różne rzeczy i to jakoś tam podwoi swoją objętość. No i oczywiście margarynę była tylko jedna, także jak widzicie u nas jakoś po prostu nie było wyboru. Także margaryna do kruchego i oczywiście ser na nadzienie. Chcesz serniczka? Chcesz serniczka? Nie, nie, nie. A, ty byś się od razu zjadła. Ciekawa jestem, jak wyjdzie. No, jestem ciekawa. No, zobaczymy. Pierwszy raz robię z tego przepisu. Jestem ciekawa. Przed chwileczką wyjęłam sernik właśnie z piekarnika. Mam nadzieję tylko, że mi nie opadnie, bo jak na razie to wygląda bardzo ładnie. Troszeczkę mi się tylko przypiekł, ale myślę, że to nic nie szkodzi.
liczę na to, że jednak będzie dobry. Na tym samym spodzie, co zawsze robię, do spodu Wam oczywiście do kruchego ciasta zostawię Wam przepis, oczywiście w opisie. Do całego sernika nie, bo dlatego, że jeszcze nie wiem, czy będzie dobry, czy będzie niedobry, więc ewentualnie następnym razem. Także ja tylko zaczekam, aż wystygnie. Mam nadzieję, że dzisiaj, a jak nie, to jutro dopiero zjemy. Spróbujemy i no zobaczymy, czy będzie warty po prostu po raz drugi, żeby go upiec. Te pudełka, które tutaj widzicie za mną, jest ich naprawdę dosyć sporo. Nie będziemy wrzucać, bo przydadzą się i tak sobie właśnie stwierdziliśmy, że zrobimy sobie z Artkiem kalendarze adwentowe. I nam się te pudełka po prostu przydadzą. Ja będę robiła dla niego, a on po prostu zrobi dla mnie. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie bardzo fajna niespodzianka. W tamtym roku kupowaliśmy takie ze słodyczami. W tym roku nawet tak myślałam, żeby kupić taki może z czymś fajniejszym. Natomiast po przeliczeniu stwierdziłam jednak, że z kosmetykami nie chcę, bo wiadomo, że w tych kalendarzach to są wszystkie takie małe te artykuły, a z innymi rzeczami, no to wychodzą jednak te kalendarze drogie i praktycznie za tą kwotę zrobimy sobie sami kalendarz dla siebie i z takimi rzeczami, które naprawdę będą nam się podobać. Także kartony nie wyrzucamy, bo nam się oczywiście przydadzą. I dream I know deep up my feelings for you. Watch them grow, perceive, devote.